Witam, witam. Ludzie ogólnie zadaliście mi pytania tego typu, bo widzieliście już na filmiku i na zdjęciu, że mam czerwoną opaskę z nazwą Puma. Gdzie kupiłem? Coś takiego. Gdzie kupiłem? Kupiłem sobie w Zgierzu. Ogólnie. Ja się pracuję, to się mam. Krótko na temat. Ale z drugiej strony, no co, nie stać nam nas na to, żeby sobie kupić coś? Bo tak twierdzicie, że biedni zawsze biedni. Ogólnie wam coś powiem, jakbyśmy byli biedni, to bym tak nie wyglądał jak teraz. Przecież na każdym filmikach widzicie, jak wygląda. Schludnie, czysto i inne rzeczy. Ale wiem, to ale nie mają co robić, muszą tak wymyślać. No i wyszło z tego gówno, przepraszam. A nie, no, kupiłem sobie coś. Kobra ma akad, ja mam Pumę, ona ma Adidas. Nie, cena to, bo wiadomo, to już nie jest takie modne, jak było kiedyś, jak przedtem było. Że opaski były takie modne, że drogie były. Moja pierwsza opaska, co weszła u nas w Polsce, taka moda, moja opaska, dwie opaski były, Nike. Kupowałem to jeszcze, jak mieszkałem w Łodzi, ogólnie. Kupowałem to na fakturze, tam gdzie są Nike, sklep filmowy. Do granicy 20 zł niecałe było. Ale to miałem, no, na starych filmikach, tam gdzie jeszcze mieszkaliśmy na wschodzie, powinniście widzieć opaskę, to była biała i niebieska. Nie wiem, czy ktoś kojarzy jeszcze. Cofnijcie się na tamte czasy, co mieszkaliśmy na wschodzie. Ja kupowałem to, no, to swoje lata miało też faktem. Bo to jak weszła ta moda, kupiłem sobie to. No, prawie 6-7 lat. No to fakładem, że trzymało ładnie. Ale z czasem, wiadomo, guma pęka. Bo to nie jest żywotność całą, tylko do jakiegoś momentu gumka pęknie. No i pękło. Tutaj tą czarną kupiłem sobie. A to akurat dostałem. No i tą Pumę. I tą srebrną bransoletę sobie kupię. Czyli wychodzi na to, że nie jesteśmy biedni, jak tam trole tam gadają. No widzicie. A wy ludzie w to wierzycie, ludzie macie do nas protesty, a miecie do tych troli. Szczególnie do Janusza Kupca, do Zbyszka Kupca i do dziewczyny. Skutka na temat. No i jak przeschludnie jestem czysty i kłódka na temat, no takie pierdolenie, jakby kombinują i nie mogłem wykombinować. Kłódka na temat, ale czego mam się bać, po co? Niczego. Przykład mogę wam powiedzieć co do tego rozmowy. Sami się rozjebali. Kłódka na temat. Zamiast nas, sami z siebie się rozjebali na rozmowie pod mała fakturą. No widzicie? Ale nie. Ogólnie dziękuję ludziom za to, że obejrzeliście to i sobie porównaliście co i jak. I zwróciliście uwagę na to, że oni się bardziej ośmieszyli niż nas chcieli ośmieszyć. A mówiły. Trzeba myśleć za każdym razem, a nie takie gadanie, bo oni wszystko wiedzą. No, jakoś im słabo wyszło. Będzie.